Cześć, to Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Tibie, ja zamierzam pokazać wam spot z Blue Jeanami na Jalahar. Jest to miejscówka przeznaczona dla średniopoziomowych graczy, w szczególności dla parków i knightów, co zmienia faktu, że profesjami magicznymi idzie tu też dość fajnie wybijać. Jeany charakteryzują się tym, że mają dość mało HP i dają naprawdę niezłego lota, no ale niestety za to zadają dość spore obrażenia, jak właśnie na ilość życia, jaką posiadają. Dodatkowo dość często upijają, dlatego warto zabrać ze sobą chociaż jeden, dwa wyrnik, który działa godzinę, jeśli jest nieużywany. No i myślę, że kilka backpacków na złoto, bo GP-ki lecą tutaj naprawdę nieźle. Co do poziomu, myślę, że minimum 50, gdyż się parkiem knightem ma autorę, no a solki druid po prostu, żeby mieli trochę już więcej HP. Żeby się tutaj dostać, należy wykonać Jean War Questa i opowiedzieć się po stronie zielonych dżinów. Dzięki temu będziecie mogli tutaj wybijać, ale za to zielone dżiny będą dla was niedostępne. Dlatego ja z losem nie będę mógł ich wam pokazać i pokażę wam je na moim właściwie pierwszym knajcie Adelinie Draxie. Odcineczek już właściwie przygotowałem, a więc w miarę szybko się powinien pojawić. Dobra, myślę, że sam quest, żeby w ogóle jest potrzebny, żeby się tutaj dostać, to jest zaleta, bo gdyby go nie było, po prostu było tu byłoby zdecydowanie więcej osób, a tak można sobie na luzie przyjść. Inaczej nikogo nie powinno być. Ja zazwyczaj jak tędy przychodzę, to zresztą nikogo nie widzę, chociaż przyznaję, że kiedyś częściej widywałem. Co do lota. Poza masą GP, kreaturę produkty, dwa turbany, jeden o wartości 120 GP, drugi o 420. Oczywiście ten lepszy leci z Marida, czyli tego Gina, co tutaj teraz widzicie. Jak widać, on nie ma jakoś tam specjalnie więcej życia, ale zadaje większe obrażenia i co ciekawe, przyzywa Blue Jeany, a więc należy go naprawdę szybko wykończyć. Ogólnie Jeany należy szybko wykańczać, no bo jednak kręcą sporo damage'a, a HP mają mało. No jeszcze tutaj pasek, Jeweled Belt, ono wart jest tam ze 180 GP. Z lepszych przedmiotów, które lecą właśnie z Marida, to jest portal na bossa. High Storm Rod i także Magma Monocle. Ze zwykłego Jeana raczej nie ma z takich hardcore'ów itemów, zresztą co się dziwić, ma tak mało HP, jak mógłby dawać coś sensownego. Co do bossa, który właśnie tutaj minąłem wcześniej portal, jest on no, silniejszy na pewno od Marida i także przyzywa Blue Jeany. Dlatego należy tam uważać, on ma chyba w ogóle z 1000 życia, a więc ma czas, żeby sobie je poprzywoływać. I można go ubić po wykonaniu taska na 500 dżinów. Dodatkowo poza lotem, lot jest taki sam jak z Marida, tylko że itemy lecą częściej, dostajecie tam trochę exp, chyba 10 tysięcy i 5k w złocie. Dżiny, Blue Jeany nie mają żadnej odporności na fizyczne, dlatego je właśnie bardzo polecam na Parka i Knighta. Nie to co zielone, no bo jednak zielone mają tak częściowo odporność, chociaż teraz no wcześniej nie szło się go w ogóle zastanawiać, bo po co ogólnie red, blue piece of cloth i green piece of cloth ogólnie były droższe. Teraz green bardziej podrożały, bo no poza tym, że lecą takie itemki jak Mystic Turban, właściwie z Blue Jeana też i właściwie z green też, który mu idzie wymienić na blue poca, to po prostu lecą teraz z większej ilości mobków i dlatego te blue są trochę mniej warte, a więc jeśli już będziecie wybierać stronę dżinów, to też warto zwrócić uwagę na te pocki, nie tylko na to, na te obrażenia, bo jednak, no wiadomo, bicie łatwiej tutaj sobie parkiem i knightem, bo mają, nie mają odporności na fizyczne, no ale coś za coś, no bo to jest chyba tam 20% tak naprawdę. Co do maga, to on tutaj bez różnicy dla niego, bo albo sobie bije po prostu z Frigo na zielonych, albo ze śmierci na niebieskich. Chociaż nie, na niebieskich też można bić z lodu, bo oba są słabe na lód, tylko są niestety odporne na ogień i na energię w dużym procencie, a więc no, czarodziej z różdżki, Sork musi trochę ma gorzej, ale jak bije z tej od śmierci, to właściwie nic się nie zmienia. To tutaj będziecie mogli sobie zerknąć na mojego lota, jak tutaj no, na jedno wybicie w miarę sporo do GP. A i właśnie, spot z Blue Jeanami ma lepsze to, że gdy wchodzicie na te piętna, jak widzicie, to one są ciasne, macie tak mało tych dżinów. A na Green Jeanach, co będziecie mogli zobaczyć na tam kolejnym odcinku, one są zdecydowanie bardziej, jest taka powierzchnia jest duża, jest dużo dżinów naraz, co utrudnia wybijanie. A więc jeśli już wykonujecie to na małym levelu, to jednak i tak radzę niebieskie. Chociaż trzeba też patrzeć na co idzie sprzedać dla tego Jeana.
To tyle. Jeśli Wam podobało, możecie wstawić łapeczkę w górę, stawić jakiś komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie tam w komentarzach, czy na skrzynkę odbioru, czy jak tam chcecie. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.